Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Warszawo. Kraków dobry cieszy wieczór, się, że Krakowie. Do Warszawy dotarły sponsorskie pieniądze. Widzę, że producentem jest Agnodar, czyli rozumiem mecenasem. Mecenasem naszym, którym pokłony bijemy, bardzo dziękujemy. Pokłony niskie. Agnodarze, wrzyśli więcej, żeby do Krakowa trochę doleciało, wiesz. Bo tu jest blokada. Tak, proszę, Ale to wszystko z winy zorganizowanym państwie, mój drogi, tak, zanim jest. Coś dojdzie do Krakowa, to my musimy najpierw i fundusz ministra Czarnka, i fundusz ministra Grudziego, i fundusz sprawiedliwości ministra Ziobry, wiesz, no, i różne formy wspierania przedsiębiorczości musimy zasilić. Mamy te programy. Tak, rodzinne, ale... zwłaszcza tak zwana rodzina plus na swoim, prawda? To jest taki program bardzo dzisiaj popularny. Zostanie, to może do Krakowa doleci, ale to musi bardzo dużo tu przylecieć, żeby coś tak, zostało. Żeby tam... I wiatr musi wiać w właściwym kierunku. Znam ten problem, tak. Ale jesteśmy oszczędni. W którą stronę Wisła płynie? Bo ja bym ci chętnie te pieniądze spakował, puścił Wisłą. Ale ona w tamtą stronę zupełnie nie płynie. Ty wrzucasz, a krótko mówiąc, w Sopocie żrą za to. Ja wiem. Tak. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Tak i tak. A prezydent Karnowski z Sopotu nas... Przepraszam. Prezydent Karnowski jest naszym bohaterem, bo jest podsłuchiwany, więc nic złego nie powiem. Ty też jesteś podsłuchiwany. Karnowski gada, tak, słyszę. Dobrze. Pegasusa. Dobry wieczór, Agnodar. Cześć, witamy serdecznie. Kłaniamy się. Panie Marcinie, no nie wiem, czy my mamy program satyryczny, bo ja ci powiem, ja w tym tygodniu to nie mam tak jakoś wesoło sercu, pewno ty też. Słuchaj, i tak pomyślałem, że zaczniemy od sprawy naprawdę poważnej i nie będziemy mieli tutaj nic do śmiechu. Ale sprawę, którą odnotować trzeba, i to jest taki element, ty czasami masz takie przejęzyczenia, mój przyjacielu, że ty nazywasz pracowników mediów publicznych dziennikarzami. Tak, to się zdarza. Ja wiem, że to jest przejęzyczenie. To jest taki chwyt krakowski, widzisz kobietę i mówisz, kocham cię. Prawda? I to takie chwyty. To są takie krakowskie chwyty. Ja bardzo przepraszam. Ja cię staram wtedy od razu kontrować. Nie, tak, to nie to są dziennikarze. To są pracownicy określonej instytucji. Jak to Kazik śpiewał coś tam o kanałach manipulacji. Ale właśnie o takim pracowniku będzie to opowieść. Ponad tydzień temu, nasz redakcyjny kolega Radek Gruca w swoim programie w Radio Z o tym panu wspomniał, o panu, który stał się bardzo słynny od 2 dni. Mówimy tu o redaktorze Duklanowskim, który był na tyle pracownikiem, że ujawnił, de facto wskazał osoby poszkodowane przez pedofila. Absolutnym przekroczeniem wszystkich norm była publikacja pana Duklanowskiego w którejś z gazet czy też mediów, przede wszystkim Tomasza Sakiewicza, ale też pewnie publicznych, gdzie ujawnił człowieka, który został skazany za pedofilię i był związany z Urzędem Marszałkowskim, więc oni uznali, że był związany z Platformą i przy okazji poinformowano o tym, kto był jego ofiarą. Nie podano oczywiście danych personalnych, tak, więc ale Tomasz... Tam sytuacja była taka bardzo na granicy, jeżeli chodzi o te dane personalne. Nie na granicy, no to jest banalne. Bez żadnego problemu, to zresztą bardzo, bardzo o tym między innymi mówił bardzo mocno Tomasz Terlikowski. Ale nie tylko Błażej Kmieciak, szef i Komisji Błażej Kmieciak, Państwowej. Tak jest. O do tym, spraw że, pedofilii. Tak, nie można traktować ofiar to jest wtórna wiktymizacja. I potem takie osoby, jeżeli się na przykład targną na życie, no to jakby kto będzie za to odpowiedzialny?
co zrobi taki dziennikarz, który ujawnia tak intymne szczegóły z życia ludzi oczywiście związanych z opozycją i później doprowadza do tragedii. No. Rozumiem, że to jest nagranie sprzed tragedii. Tak. Znalazłem to, ponieważ Radek na temat tego pana ze Szczecina także w naszych prywatnych rozmowach mi opowiadał jakieś koszmarne rzeczy. Mówił też o tym w swoich programach. No i mamy sytuację, w której, proszę państwa, zdaje się, że pojutrze jest pogrzeb tego młodego człowieka, który popełnił samobójstwo. A cały czas chodziło o to, że jego mama rozpoczęła kontrolę, i to jest publiczna tajemnica, w Lasach Państwowych. W związku z czym poszło na nią zlecenie. I w sytuacji, w której faktycznie było przestępstwo, faktycznie ten człowiek był pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego i członkiem Platformy Obywatelskiej, w odróżnieniu od tego, bo to teraz się buduje symetrię z księdzem pedofilem, w odróżnieniu od tego, co się dzieje z księżmi, nie został przeniesiony na inną parafię, tylko został oskarżony i skazany, i on w tej chwili siedzi w więzieniu, odsiaduje wyrok. Nie muszę mówić, że został wyrzucony z pracy w Urzędzie Marszałkowskim, że został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej i rzecz miała miejsce 2 lata temu, to w tej chwili pan Duklanowski odgrzebał temat i jeszcze wskazał w sposób jednoznaczny ofiarę chłopaka, który walczył z tą traumą przez lat kilka. No i poszła masa, bo wprawdzie tu wychwycił Krzysztof Luft, który złożył na ten temat skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ wyobraź sobie, że TVP poinformowało o sprawie, powołując się na Radio Szczecin, ale opublikowało to 2 minuty wcześniej niż Radio Szczecin. Więc była to zorganizowana akcja hejtu. No ja się nawet nie będę śmiał z tego, że taką wpadkę zaliczyli, ale to był po prostu umówiony hejt w wielu miejscach jednocześnie. Pojawiła się ta sama informacja. Informacja, która tak naprawdę dla nich, dla tych ludzi bez sumienia, tych podłych, złych ludzi, ja nieraz ich tak określam i będę ich tak określał, bo tak jest. To są bezczelni, pozbawieni wszelkich zasad moralnych, podli, źli ludzie. Oni sobie wyobrazili, że to jest fantastyczny atak polityczny. I do dzisiaj uważają, że nic nie obciąża ich sumień. Wiesz, trzeba pamiętać, że to, co formacja pisowska wyrabia, to się dzieje od 2015 roku, a i wcześniej, kiedy rządzili w 2005, robili to skutecznie. To się nazywa tak zwany cykl produkcyjny prokuratorski. Zawsze albo bardzo często zaczyna się od pisowskiego aparatu pomówień, czyli Polskiej Agencji Prasowej. Zaczyna się od innych mediów, które oni przejęli lub przejmują. Tam prokuratorzy lub służby robią przeciek, po czym na podstawie tych przecieków robią sprawy, a jeszcze bardzo często doprowadzają do zatrzymań, do aresztowań i tak dalej. Znaczy, to jest procedura haniebna. Dzisiaj mamy tragedię. Właściwie chce mi się płakać, jak o tym mówię. To muszę powiedzieć, że bardzo mi jest źle, bo chciałem państwu zwrócić uwagę, że to nie jest jedyny tragiczny przypadek. Na szczęście ten drugi nie jest jeszcze tak tragiczny, ale policja państwowa na zlecenie władz politycznych, odpowiada za to pan Kaczyński, zleciła aresztowanie, odebrała pani Angelice Domańskiej, działaczce pozarządowej organizacji, która szeroko się angażuje w ruch sprzeciwu wobec władzy w obronie praw człowieka i obywatela. Słuchajcie, kilka dni temu odebrali jej dziecko, 10-letniego syna, który choruje
ma głęboki autyzm i wady serca. Dzisiaj jest niedziela, jeszcze w piątek, więc na pewno jest nadal odebrany. Ten dzieciak, 10-letni, chory, zabrany od matki przez policję państwową, przestępców chodzących w mundurach. Pod jakim pretekstem? O takim mianowicie? Takim, że pani Angelika, której jest ciężko, która samotnie wychowuje tego dzieciaka, życie jest ciężkie, jak wiemy, napisała na Facebooku, że czasami ma ochotę sobie odebrać życie. Mniej więcej, niedosłownie, tak cytuję plus minus. Proszę Państwa, wszyscy znamy chwilę, kiedy jesteśmy w słabszej formie i żona mówi do mnie, ja to bym cię chyba zabiła. Przepraszam bardzo, od tego jest policja, żeby wtedy interweniować? To ma wszystkie cechy represji politycznych. I pomyślcie sobie dzisiaj, mówię to jasno, i oby to się nie okazało w przyszłym tygodniu, jakie konsekwencje może to mieć dla pani Angeliki, dla jej syna przede wszystkim i dla innych osób, które walczą z tym przemożnym systemem, a mają trudną sytuację domową. Proszę Państwa, mamy do czynienia z bandą łajdusów. To jest niewiarygodne, co się na naszych oczach dzieje. I ja nie apeluję już do wyborców PiS-u, ja bym tylko chciał prosić policjantów. Nie wierzę, że wszyscy żeście spisiali. Nie wierzę. Nie gódźcie się na to. Macie coś takiego jak obowiązek obrony obywatela. Na rany Chrystusa, przepraszam, że nadużyję imienia, które nie jest tu istotne. No ale to już, wiesz, no dlatego mówię, ciężko dzisiaj będzie żartować, ale zaraz chcę mi przypomnieć. I wiecie Państwo, że później ktoś z Państwa przy poprzednim programie zauważył, że ja dzisiaj byłem w loży komentatorskiej Polsat News. No i później jak idę do takiego programu i mówię o jakichś takich ewidentnych nadużyciach PiS-u, to pracownicy mediów rządowych, którzy także są tam, czy PiS-owskich, którzy są też tam zapraszani, zaczynają podśmiewać się i robić ze mnie wariata, że tu w Polsce jest w ogóle wszystko w porządku, nie ma żadnej dyktatury i tak dalej. Ja im dzisiaj zresztą powiedziałem, w Polsce owszem nie ma pełnej dyktatury, ale nie dlatego, że taki fajny mamy system, tylko dlatego, że tę dyktaturę wprowadzają nieudacznicy, którym się po prostu nie udaje wprowadzić pełnego zamordyzmu, co nie oznacza, że nie robią świństw, takich jak w przypadku pani Angeliki, czy takich jak w przypadku Szczecińskim, czy takich jak w przypadku Pawła Adamowicza swego czasu, robią te klasyczne świństwa, te klasyczne... Tak, poprawka słuszna, syn ma pan Angeliki 5 lat, a nie 10, to prawda, przepraszam. Są przestępcami i popełniają przestępstwa właściwe dla systemów autorytarnych i totalitarnych. Tak, proszę Państwa, tak się traktuje ludzi. Tu jakieś uwagi, jaki był ten wpis, proszę Państwa. Jeżeli w państwie normalnym, w państwie demokratycznym, w państwie prawa, w państwie demokracji liberalnej, jeżeli ktoś wspomina o takim czy innym samobójstwie, to się wysyła do niego pomoc psychologiczną, a nie odbiera dziecko policyjnie. To się szuka, jak możemy ci, obywatelko, pomóc, kiedy jesteś w depresji, kiedy jesteś w złym stanie, a nie dobijać ją, bo to jest dobijanie ją. I wszyscy, proszę Państwa, tu dobrze wiemy, bez względu na to, jakie poglądy polityczne mamy i na kogo głosujemy. Gdyby nie była aktywistką, żadna policja by jej do domu nie wjechała. To jest represja. To jest represja. Podobnie jak to, że dane tego młodego człowieka, który popełnił samobójstwo, który był ofiarą przestępstwa, nie wypłynęłyby, gdyby nie działalność publiczna i jego matki. Weźmy to w końcu pod uwagę. Te świństwa są celowane. To nie jest tak, że to państwo ujawnia wszystkie dane o ofiar pedofilów. Nie. Ujawnia tam, gdzie jest to korzystne, dla któregoś sukinsyna, który w tej chwili pełni władzę. Większego czy mniejszego. Ja Państwu chciałem w ogóle zwrócić uwagę na to.
nie rozmawiać, podobnie jak Witek. Ja jak przeczytałem gdzieś tam w biegu o sprawie szczecińskiej, to po prostu mnie zatkało, proszę Państwa. Jak wiecie, jestem dosyć wygadany, ale mnie zatkało i ja przez dobę tak naprawdę nie wiedziałem, co można na ten temat powiedzieć. Ja chciałem zwrócić uwagę, że to wszystko ma szerszy kontekst. Jestem współautorem z Januszem Szwertnerem książki Szramy, opowiadającej o tym, jak wygląda psychiatria dziecięca w Polsce i do tradycyjnych takich kulturowych wzorców, które nie sprzyjają młodym dzieciakom, które mają w wieku między 10 a 15 rokiem życia rozmaite problemy psychologiczne. Oprócz tych wzorców kulturowych, oprócz szkoły, szalenie istotnym elementem jest to, że państwo umywa ręce. O szpitale dla dzieci są fatalnej jakości. Służba zdrowia kompletnie nigdzie nie działa, ja wiem, ale tam zwłaszcza nie działa. I my jako Polska przed pandemią, a w pandemii to się pogorszyło, zajmowaliśmy drugie miejsce w świecie w liczbie samobójstw nastolatków, dzieci i nastolatków do 18 roku życia w całym świecie na 1000 mieszkańców. Słuchajcie, ja tylko chcę powiedzieć znowu, ludzie, jak komuś ten PiS nie przeszkadza, to przecież dzieci mamy wszyscy, lub prawie wszyscy, lub kochamy dzieci wszystkie. Jak możemy na to pozwalać? Przecież to naprawdę już powinno być ponadpolityczne, trzeba przestępców odsunąć, a jednak jest jak jest. No. Witek, zaproponuję krótką przerwę, żebyśmy my też ochłonęli emocjonalnie, bo ciężko nam będzie płynnie przejść do innych tematów. Nie uciekajcie Państwo, króciutka przerwa, za moment wracamy. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w Resecie Obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. Zresetowaliśmy, proszę Państwa, program Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Witold Bereś w Krakowie, Marcin Celiński w Warszawie. Producentem naszym jest Agnodar. Raz jeszcze bardzo dziękujemy i może bez szczególnych wstępów, proszę Państwa, powiem zadowolony z siebie starszy pan, który generalnie trzęsie tym całym bałaganem i który, o czym ja będę zawsze przypominał, bo
Także przy sprawie, o której żeśmy mówili przed przerwą, jest mowa, a to Solidarna Polska coś tam. Nie, proszę Państwa, żadna Solidarna Polska. Solidarna Polska to jest tylko jedna z nóżek, bardzo wielu nóżek ośmiorniczki, którą za chwilę pokażemy. Rozwój uderza też fakt, że do dziś nie pozyskaliśmy jednak środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ja mogę powiedzieć tak, to jest duża suma, ja tego nie kwestionuję. Mi na pewno by nam w tej chwili pomogła. I robimy wszystko, co można. Ja mówię o tym ośrodku rządowym, o obozie politycznym, na którego czele stoję, żeby te środki otrzymać. No ale tutaj jest potrzebna współpraca różnych organów władzy. Sądzę, że przyjdzie czas na odbudowę praworządności, bo rzeczywiście mamy dzisiaj w Unii wielką sferę bezprawia. No ale my musimy być w Unii i musimy po prostu zabiegać o zmianę. I proszę pamiętać, że sytuacja w Unii też jest dynamiczna, też się zmienia, też niektóre wybory przynoszą wyniki, no, z których nowe, jesteśmy zupełnie nowe, z których jesteśmy zadowoleni, że są osoby, z którymi rozmawiałem, kiedy miały 4% poparcia, dzisiaj są premierami czy panią premier. No, jesteśmy z tego bardzo radzi i że tego rodzaju zmiany będą pewnie następowały i w innych krajach i miejmy nadzieję, że przyjdzie taki czas, tutaj trzeba być cierpliwy, że będziemy mogli w Unii wiele zmienić na korzyść. W tej chwili rzeczywiście sytuacja, no tutaj decydujące są te plany neoimperialne, tym wypadkiem wszystkim niemieckie z jakimś tam udziałem francuskim, ale że te plany po prostu w nowej sytuacji okażą się zupełnie nieaktualne, dysfunkcjonalne nawet z punktu widzenia tych pańskich elit politycznych i że jakoś tam, nie wiem czy to będzie za 2 lata czy za 12 lat, ale że jakoś się tam dogadamy. Rzesie, bardzo dziękuję za pańską analizę tej sytuacji i międzynarodowej i krajowej, za pański komentarz do tych wszystkich ciekawych tematów. Zapraszam pana wkrótce, bo wiele jeszcze przed nami. Jeszcze sporo tematów zostało, które powinniśmy omówić. To mam nadzieję, że pan prezes przyjmie to zaproszenie do mediów publicznych i że no, będziemy się częściej spotykać. No, będę bardzo rad. Będę naprawdę bardzo wdzięczny, jeżeli chodzi o spotkanie z panią redaktor, ale także o inne spotkania w tych mediach. Bardzo dziękuję. Publicznych właśnie, bo no, z innymi jest pewien kłopot. Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie prezesie. O Boże, o Marcin. Pozwolisz, ja na początek wrzucę prywatę. Wzruszająca sprawa. Proszę Państwa, bardzo często narzekaliście, narzekacie na poziom techniczny naszego studia i różnych innych rzeczy. No to chcę Państwu powiedzieć, że tak fatalnego Greenboxa to myśmy w resecie nigdy powiedzieć, że to chyba tapetę kupili na stadionie dziesięciolecia. Narzekaliście, a to jest Polskie Radio 24 finansowane z tych 3 miliardów na media publiczne. Popatrzcie na ich Greenboxa, popatrzcie na naszego. No nie, wzruszające. Ale zauważ, że prezes wyrusza na wojnę o praworządność. Prezes, nie, naprawdę, w twoim poprzednim programie nawiążę do tego, była taki, no nie spór, ale taka debata, czy należy walczyć poprzez referenda, czy tylko przez ten. A ja, proszę Państwa, jak widzę tego dziadzia rozkosznego, ja chcę Państwa namawiać, jak tylko widzicie kogoś takiego, to choćby nawet taki drobiazg, jemu się sznurowadełko rozwiąże, przydepnąć, niech ten dziadzia klap tymi 4 literami. To jest nawoływanie do przemocy, będziemy zgłoszeni. Ale nie, po prostu to na każdym kroku, słuchajcie, to jest, bo to trzeba, nie, jego trzeba zachować dla potomnych. Bo przecież ona poprosiła go, żeby on częściej był w tych mediach, przepraszam, za wrażenie publicznych. No do października to tak dużo czasu nie ma. Ja bym chciał, żebyśmy zawsze, bo na przykład ja się dałem nabrać, muszę Państwu powiedzieć. Jak on mówi, idzie, wali tamtego i tak chytrze powiedział, że to właściwie zaraz on liczy na to, że w tej Unii się coś zmieni. Ja sobie myślę, ty skurczybyku, no dobrze. I on mówi,
plany neoimperialne, sobie myślę, no tu wejdzie na temat, z którym się trudno nie zgodzić, powie o Putinie. A on mówi Niemcy i Francja, plany neoimperialne niemieckie i francuskie. No dziadziu! Rane boskie, czy żwirek mu wymieniono dzisiaj rano? Ja bym chciał wiedzieć, czy on ma żwirek wymieniony, czy nasypano mu tam papu. Ta dziennikarka taka też bardzo niezależnie zapytała, bardzo dziękuję za naświetlenie tematyki. Tak. No, to jest po prostu, co to za cyrk jest? No naprawdę ten program i z tą fototapetą, słuchaj, bo to nie był boks. To jest kupiona fototapeta, a nawet nie wykluczam, że mają takie książki na metry kupione i tam postawili. Nie. To w ten sposób Jarosław Kaczyński stał się drugim polskim politykiem, o dziwo nie jest w tej sprawie pierwszym, który pozuje na tle książek, sztucznych książek, bo pierwszym był znany polski polityk Marian Kowalski, człowiek z Lublina, nie wstydźmy się, tego zauważyć. Marian Kowalski miał taką klasyczną fototapetę, wiesz, nalepioną na ścianę i stał i się prezentował pod taką elegancką biblioteką. No tutaj wiesz, to widać, te światła były ustawione tak, to było to samo co za mną, tylko w jakości za 3 miliardy złotych. No tak, wzruszające, ale może też prezes, a przynajmniej ta dziennikarka były jakimś efektem artificial intelligence, bo to po prostu to czy niezwykłe. Tak też się zastanawiałem, a czy kubki z herbatą stały, czy były doklejone, proszę Państwa? Nie, myślę, że stolik to był jedyny prawdziwy. Tych ludzi nie było, ale stolik był prawdziwy, tak. A czy też mentalność... Jak Państwo zauważają, były trudne. Prezes bierze się za naprawę praworządności tymczasem w Unii Europejskiej. No tak, i jak zauważył na koniec tak lekko melancholijnie, że w mediach publicznych to on bardzo chętnie, bo z tymi innymi to jest pewien problem. Problem, tak. No. Ale czyli powiedział, że za dwa lata... W Radio Szczecin u pana Duklanowskiego pan Kaczyński na pewno wystąpi nieraz i chętnie, a nie będzie występował w takich mediach, gdzie na przykład będą pytać, dlaczego przez półtora roku żaden prokurator nie zainteresował się mailami Dworczyka, dlaczego dopiero teraz jest zapowiedź, że jakieś śledztwo może się wdroży. No zobaczymy na kolejnym materiale, bo jest krótka, zwięzła odpowiedź, dlaczego przez półtora roku prokuratorzy nie zajęli się sprawą tak zwanej Dworczyk Leaks, czyli maili, które wszyscy czytamy z większym bądź mniejszym obrzydzeniem lub rozbawieniem w zależności od tego, na który mail wypadnie. Warszawscy śledczy sprawdzają, czy w niektórych z maili, które wykradziono ze skrzynki, wyciekały ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka, ujawniono tajemnice państwowe. No to prokuratura wszczęła to postępowanie po zawiadomieniach posłów opozycji. Dlaczego dopiero teraz? Przecież te maile wypływają od półtora roku i prokuratura przez te półtora roku nie robiła nic. Dlaczego teraz? A skąd pani redaktor ma wiedzę, że prokuratura nie robiła nic? A czy, przepraszam, wszczęto jakieś śledztwo? Nie. Ale czy to oznacza, że prokuratura nie robiła nic? A to półtora roku trwa postępowanie przygotowawcze? Czasami. Naprawdę? Tak. Serio? Jeżeli wymaga tego interes państwa i dokładne sprawdzenie wszystkich informacji. Ja jestem zaskoczony tym zdziwieniem, panie redaktor. Jeżeli mówimy wszyscy publicznie, że te sprawy związane z atakiem Rosji na Polskę i tą wojną hybrydową prowadzoną, też wojną informacyjną, wymagają dokładnego wyjaśnienia. To tym bardziej zdziwiło mnie, że to nie zostało wszczęte po prostu z urzędu i od razu. No nie, w tym przypadku. Ale skoro mówiliście, że za tym stoją jacyś ludzie powiązani z Kremlem. Odsyłam do prokuratury i proszę, żeby pani redaktor pytała prokuratury, co w tym czasie zrobiła. Prokuratura jest bardzo otwarta. Bardzo otwarta na dziennikarzy. Ale prokuratura, wie pani, na pewno w tym czasie nie leżała do góry brzuchem pani prokurator czy pan prokurator, który to prowadzi, tylko bardzo ciężko pracowali dla dobra państwa. No, widzisz. Drodzy drogi, oni nie wzięli się za sprawę maili Dworczyka, ponieważ oni w tym czasie bardzo ciężko pracowali i zarobili. Pracowali, no. Prokurator Święczkowski nie leżał do góry brzuchem, on leżał na brzuchu, tak? I on był bardzo zajęty, no. Fantastyczna sprawa, no to jest chłopaki naprawdę,
Niezwykła historia jest taka, że ta prokuratura zdaje się nadal prowadzi jeszcze, słuchajcie, przepraszam, czy zdajecie sobie sprawę, że prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy Tupolewa pod Smoleńskiem. Ta prokuratura prowadzi nadal śledztwa w sprawie podsłuchów założonych w restauracji Sowa i Przyjaciel. Ta prokuratura nadal prowadzi śledztwo, ale to jest naprawdę niewiarygodne, bo to tak dokładnie sprawdzają w sprawie bezczelnych pomówień przedsiębiorcy austriackiego, jakoby dziadu w rozwiązanych sznurówkach wziął 50 dużych kółek, małych kółek w formie łapówki. Więc prokuratura jest zarąbana robotą, naprawdę. Im PiS dłużej rządzi, tym im bardziej pada śnieg, tym bardziej pada śnieg bim-bom, bim-bom, jak u Kubusia Puchatka. No. O, przepraszam, wzruszyłem się. Słuchaj, ale czy nie uważasz, że, bo to my nieraz tutaj podziwiamy to tak zwane młode pokolenie polityków, tych panów, wiesz, Millerów, tu był akurat Woś w tym wszystkim. Oni są z jakiejś fabryki, bo oni są wszyscy bardzo podobni, wypowiadają się praktycznie, nie wiem, może to jest ta sztuczna inteligencja, może to są już te roboty humanoidalne, nie masz takiego wrażenia? Tak, bo takie nawet widać niedoróbki, to ta sama fabryka, która produkuje Izerę, sławny polski elektryczny samolot w Górach Izerskich, produkuje również humanoidy z PiS-u, także to będzie zarąbista historia, my God, nie mogę się doczekać. Terminator 07. Tak, bo to Terminator chyba był taki dowcipny, że lądował sobie i przybierał postać kogoś, kogo tak tam... Tak jest. Tak. Tak, dobrze pamiętam? Tak, to po prostu przyjrzyjmy się temu Wosiowi, to jest Schwarzenegger, wypisz, wymaluj, no absolutnie. Ach, wzruszył mnie, ale mają jeszcze taki jeden chwyt. Tak, mają taki jeszcze jeden chwyt. Najpierw bardzo ostro bronią, ale potem jak dziennikarz, dziennikarka przyciska ich, to mówią, przepraszam bardzo, ale właściwie proszę zapytać kogoś innego. To jest takie, proszę pana, dlaczego kradniecie? Nigdy w życiu nie kradniemy, ale tu mamy dowody, żeście ukradli. A to proszę pytać złodzieja. No to i tak możemy rozmawiać. Kolega jest piętro niżej, chętnie jest pan. To nie, a ja tu przyszedłem tylko chwilowo kawy się napić, bo słyszałem, że tu macie kawę nie w 3D, tylko prawdziwą. Wzruszający Woś, Boże. Słuchaj, a powiedz mi, mój drogi, czy się zastanawiałeś kiedyś, dlaczego prezydent Biden, jak był w Warszawie, nie spotkał się z najważniejszym człowiekiem w Polsce? Słuchaj, zastanawianie się w Krakowie nie jest rzeczą modną. Zauważyliśmy, że się nie spotkał. Niektórym było przykro, ale ja się śmiałem z tego. A powiedz mi, ale już coś wiadomo, dlaczego? Słuchaj, no, ale już wiadomo, mamy z pierwszej ręki wyjaśnienie, dlaczego nie doszło do tego spotkania. Panie pośle, czy to prawda, że prezes Kaczyński się starał o spotkanie z Bidenem? Bo były takie nieoficjalne informacje płynące z ambasady amerykańskiej, że były takie próby i nie skończyły się sukcesem, więc pan prezes nie ma nawet ujęcia, zdjęcia. Bo to nieprawda, pani redaktor, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. A dlaczego nie chciał się spotkać z prezydentem Bidenem? Był tam przecież, był normalnie kilka metrów. No dlaczego nie chciał rozmawiać z Bidenem? Był kilka metrów, bo wie pani redaktor, są politycy, którzy kreują rzeczywistość i z którymi inni sobie chcą robić zdjęcia. No i są politycy... Nie chodzi o spotkanie, no bo jednak no pan prezes Kaczyński był wicepremierem rządów w czasie, kiedy był pierwszy raz prezydent Biden i nie dostąpił zaszczytu spotkania. Też nie wiemy dlaczego w sumie. Jest drugi raz, pan prezes Kaczyński jest blisko Bidena. Wszyscy poszli się tam spotkać, liderzy opozycji, a pan prezes Kaczyński nie. To o co tu chodzi? Pan prezes Kaczyński nie jest liderem opozycji, to nie zabiegał. Nie zabiegał, więc ja pytam dlaczego, bo mnie to dziwi. Podejrzewam, że wielu Polaków także. Dobrze, bo taką podjął decyzję. Uznał, że wystarczy, że spotkania odbywają się na poziomie prezydenta i na poziomie rządu. Prezes Kaczyński nie miał ambicji ogrzewania się w świetle prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bo taką podjął decyzję. Decyzję, ale przepraszam, bo podziwiam pana Radosława Fogla. Przepraszam, skąd on pochodzi, bo to muszę sprawdzić. On chyba z Radomia, tak z ziemi radomszczańskiej. Drogi między Warszawą a Krakowem. Taki wspólny nasz ten Fogiel jest.
Tak, chyba oni znasz nas. To widać, że to znaczy urodę ma po nas, inteligencję niestety wziął z ziemi radomskiej, ale to przyjdzie z czasem, naprawdę. Wzruszający ten powiew. Ja, proszę Państwa, też zadaję pytanie, dlaczego jak prezes Kaczyński był w Stanach, nie spotkał się z ani prezydentem Bidenem, ani z żadnym innym. No, w ogóle tyle pytań ciekawi. O tak, co do życia podjął decyzję. Podjął decyzję, no. Dlaczego on nie rozmawiał, jak stał koło prezydenta? Bo trudno mu się było dokrzyczeć, taki malutki do takiego wysokiego, to ciężka sprawa. No. To się tak nie ma co śmiać. No to, no Biden to jest postawny, nie może być prezydentem w Stanach ktoś, tam mamy mniej niż 1,80 m. A u nas liderem państwa może być, nawet powinien, ktoś niewielki. A u nas liderem państwa nie może być nikt, kto przekroczył 160 centymetrów, w tak związku jest. Z czym jest aspirować. No, ale pan Fogiel, fantastyczna sprawa. Naprawdę chłopak daje sobie radę, ale zauważ, że to jest chyba ta sama fabryka, która wypuściła pana Wosia. Zauważyłeś? Nawet tam jest taka pewna usterka na linii produkcyjnej. Góry Izerskie wypuszczają... Góry Izerskie, jedzie Izera, a tutaj lecą młodzi politycy. Słuchaj, bo samochód Izera robi się z petów starych, ze starego papieru toaletowego, z papier-masze, a z resztek powstają politycy PiSu. I to wtedy taka dwie linie kompatybilne, nic się nie marnuje, to jest tak zwana ekologia zrównoważona. No super, chłopaki... No troszeczkę tam od was zalatuje formalinką. Produktem Fit for 55, który krytykują cały czas. No, unijnego programu, który powoduje, że nic nie może się marnować, że jak z Izery zostaje coś, to się buduje takiego Nasza rzeczy. Brygada nie ma żadnych strat. Nie, wraca w naszej brygadzie takie hasła. To oni w Izerze to tak mają, w Górach Izerskich. Tam te sławne bunkry Kaczyńskiego. Jezus Maria. Ale naprawdę swoją drogą wstydzią, Bardzo który myślę, spotyka... Że jest z Radomia, a ja tylko odpowiem, nikt nie jest doskonały. No jej, przepraszam. Słuchaj, ale na pewno twoja babuszka pochodzi z Krakowa, a dziadek z Lublina, przyznaj się. No, na tak, pewno. Tak. Ten Radom to przez przypadek. Prawdziwym Radomiakiem jest tylko pan Fogiel. Oni tam zresztą, ja wiem, że Fogiel, tylko wiesz co, bo on chyba jest jakimś wicerzecznikiem czy coś takiego, bo oni mają jakoś tak skomplikowanie, że rzecznik, wicerzecznik, podrzecznik. Oberleutnant, leutnant, tak, unteroffizier, oficjer, tak ma tam. Unterrzecznik, oberrzecznik, jakoś tak. Tak. Tylko prezes jest jeden. Zruszająca historia. Nie, no zupełnie, nie? Ja uważam, że powinniśmy przyjąć to wytłumaczenie, że wszystko się dzieje dlatego, że prezes podjął taką decyzję. I jak się pytamy na przykład, dlaczego mamy taką dużą inflację, bo prezes podjął taką decyzję. Tak? Dlaczego benzyna kosztuje 6 zł? Bo prezes podjął taką decyzję. Kiedy Kościół katolicki miał spalić Giordana Bruno, on wcale nie powiedział e pur si muovo, czyli jednak się porusza, tylko powiedział prezes podjął taką decyzję w łacińskim języku, czy tam innym włoskim. No także naprawdę to jest znany zwrot historyczny. Tak, Roma locuta causa finita, dzisiaj się tłumaczy, prezes powiedział. Wiesz, a mało tego, jak tamten powiedział ecce homo, to też mówił prezes tak zdecydował. Tak. Mówił, ale dlaczego on powiedział, dlaczego prezesie mnie opuściłeś? Nawet tak posunął się do tego. Przepraszam. A kogo przepraszasz, prezesa? Prezesa, no naprawdę. Tak powie Mateusz Morawiecki, kiedy na 3 dni przed wyborami przestanie być premierem. To wtedy on tak powie, dlaczego prezesie mnie opuściłeś? Mnie opuściłeś, tak. O Boże, bardzo to radosna historia. Mamy na pewno jeszcze jeden problem poważny do rozstrzygnięcia, a mianowicie nie wiem, czy wiesz, do problemów, wiesz, bo bardzo wielu profesorów, fachowców,
kwestionowało kompetencje prawne członków Trybunału Przyłębskiej. No, mówili, że im tak słabo. Idziemy do burdelu, idziemy, tak? O tym mówimy? Idziemy do burdelu, tak? Och, straszne. Och, proszę Państwa, ja tylko cytuję. Ja nic tego, proszę nie obcinać zasięgów. Ja tylko cytuję władzę. Nie, to jest cytat z członkini tego zacnego grona okupującego budynek Trybunału Konstytucyjnego. Otóż do tych problemów prawnych, do kwestionowania ich kompetencji prawnych, no doszło coś, co możemy kwestionować już wszyscy, nawet jak nie jesteśmy profesorami prawa, a mianowicie doszły widoczny brak kompetencji matematycznych. Albowiem tych sędziów Trybunału Przyłębskiej jest 15. I zgodnie z przepisem, do podejmowania decyzji przez tak zwane zgromadzenie ogólne potrzebne jest kworum 2/3. No i wystąpił w Trybunale kolejny spór wewnętrzny. Czy 2/3 od 15 to jest 10 czy 8? Otóż pani Przyłębska uważa, że 8 wystarczy, żeby było 2/3. No bo to normalne, to jak podzielisz pół litra na 0,75, wychodzi 0,8. No, tak. No, a jak przychodzi pan Święczkowski, który woli większe liczby, to mówi, że 2/3 to 10. No widzisz, no, to jest ministerialna głowa. W związku z czym jedni mówią, że została uchwała podjęta, drudzy, że nie została podjęta, a tak generalnie to uchwała nie ma większego znaczenia, ponieważ jak wypowiadają się uznani prawnicy, nie można uchwałą zgromadzenia ogólnego, nawet 10-osobowego, nawet 11-osobowego, nie tylko 8-osobowego, regulować kwestii, które są uregulowane w ustawie. No ale posłuchajmy u źródeł. Kto jest teraz prezesem Trybunału Konstytucyjnego? Pani prezes Julia Przyłębska. Ma pan taką pewność? Mam pewność nie tylko po ostatniej uchwale Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego, ale i również wcześniej po opiniach prawnych, które były przygotowywane dla Kancelarii Premiera. A wczorajsza, czy tam przedwczorajsza uchwała, ta co była w ostatnich dniach w każdym razie, rozwiewa, mam nadzieję, wątpliwości wszystkich innych, którzy... Właśnie nie, no bo cały czas ta szóstka sędziów, sędzia Muszyński, Święczkowski, sędzia Stelinas, Jędrzejewski, Zielonacki nie mają tej pewności cały czas. Panie redaktorze, no tak się składa, że jak jest Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, to w przypadku wątpliwości jakichkolwiek innych spraw rozstrzyga takie zgromadzenie. Było zgromadzenie ogólne, przegłosowało uchwałę. Krysia, kocham cię. Proszę Państwa, ktoś z Państwa się zastanawiał, czy w Trybunale Przyłębskim jest burdel. Nie ma burdelu, powiedziała pani Krystyna. No i to jest kolejny dowód na upadek państwa PiSu. Oni nawet burdelu nie potrafią. No cóż, naprawdę nie mam doświadczenia przedsiębiorcy w tej materii, ale przypuszczam, że to niekoniecznie jest takie trudne. No. Wiesz co, ja sobie jak patrzę na nich, ja chciałem Państwu zwrócić uwagę, że PiS się ogłasza jako taka esencja polskości, prawda? Że oni są tacy polscy arcypolscy, z dziada pradziada, wszystkie cechy Polaków mają. No to prawda, ja pamiętam, nie wiem, znacie taki stary dowcip, jak diabeł złapał Ruska, Niemca i Polaka i mówi, słuchaj, każdemu z was obetnę głowę, tu macie po dwie kulki, macie coś z nimi zrobić, zamykam was w pokoju 2 na 2, za godzinę przychodzę, jak mnie ktoś zadziwi, to nie obetnę mu głowy. Wchodzi Ruski, żongluje kulkami. Zacinamy głowę. Wchodzi Niemiec. Co zrobił? Kulkę położył na kulce. Diabeł mówi, no niezłe, ale ścinamy głowę. A Polak miał 2 kulki w małym pomieszczeniu. Jedną zgubił, a drugą zepsuł. To jest prawdziwy PiS, no, proszę Państwa. No. To są majstersztyki inteligencji, naprawdę. Zbudować sobie system, który samemu się spieprzy, łamiąc prawo, narażając Polskę, swoje dzieci, wnuki, prawnuki, a nawet dziadków na to, żeby się z nich śmiali. No chłopaki, i jeszcze nawet to nie jest burdel. No, to ja już nie wiem, czego wam życzyć, naprawdę. Wiesz, no więc ja ci powiem, że ja zawsze miałem takie przeświadczenie, że
Polska bywała jako tako liberalna przede wszystkim dlatego, że tu nikt nie przestrzegał prawa. W tej chwili Polska jest jakimś marzeniem klasyków anarchizmu, chociaż nikt tego anarchizmu w sposób świadomy nie wprowadzał. Mamy pełną anarchię. Znaczy, jak spojrzymy gdziekolwiek, ja myślę już tak wchodząc w miarę, trochę poważniej mówiąc, choć nie zamykam kwestii żartów, bo też tu widzieliśmy kolejny produkt fabryki z Gór Izerskich. Tak, to ta linia, to jest ta najnowsza linia, tak zwany sedan, albo SUV. Oni są sedan 3.0, tak? Wiesz, to poważnie rzecz biorąc, to ja mam wrażenie, że jeszcze większym problemem znaczy trudno wartościować, ale problemem na równi z tymi wszystkimi świństwami i złodziejstwami, to jest ten kompletny burdel, bo inaczej... Nie, ale tu Krycha ma rację. Nie obrażajmy, to obok naszego rację, zawodu, który jest najstarszym zawodem świata, ten drugi zawód jest naprawdę... To są ciężkie wyzwania. No to trzeba wynająć willę, nie dostać za darmo, tylko trzeba ją wynająć i tak dalej. To może willa plus, to można się jakoś spróbować. Właśnie, nie. Nie, ja bym chciał powiedzieć, wiecie Państwo... Ale wiesz, dzisiaj... dokończę tylko myśl, wiesz, to znaczy sposób zagmatwania wszystkiego, bo wspominałem o tym w poprzednim programie, masz tak, no masz trybunał, którego w zasadzie nie ma, a już na pewno nie wiadomo, czy ma prezesa. Bo jedną mamy ustawę, że prezes się skończył w grudniu, a drugą mamy ustawę, że prezes się skończy, kiedy się skończy kadencja pani Przyłębskiej i oczywiście możemy się bić do rana, która ustawa jest fajniejsza. Kiedy zupa pomidorowa się skończy w garnku, to jest trzecia interpretacja. Mamy, o czym też wspominałem, reorganizację Sądu Najwyższego. Wprowadzono instytucję ławników. Nowela pisowska. Pierwsza kadencja ławników była... Bez stresowa nikt ich nie zauważył, bo wybierał ławników Senat, który był pisowski. Zrobił się problem z drugą kadencją ławników, bo wybrał ich Senat, który nie był pisowski i pani prezes Sądu Najwyższego, która nie ma absolutnie żadnego wpływu na wybór ławników zgodnie z ustawą, ma tylko formalną funkcję, a mianowicie... Mówimy o pani Manowskiej, tak? Tak, o pani Manowskiej. Pani Manowska ma przyjąć od nich ślubowanie. I pani Manowska zamknęła się w gabineciku i nie wyjdzie, żeby nie przyjąć tego ślubowania, bo jej zdaniem niewłaściwi ławnicy zostali wybrani. Czyli mamy Sąd Najwyższy bez ławników, którzy zostali wymyśleni gdzieś w międzyczasie. I tak po kolei, jak przejdziemy przez instytucje państwa, to my w zasadzie wszędzie mamy ten sam problem. Jakiegoś totalnego bałaganu i sytuacji, w której też tak naprawdę nikt nie wie, czy ktoś ma jakieś kompetencje, czy ktoś ma jakieś uprawnienia, czy ktoś za coś odpowiada. No poza tym, że wiemy, że każdy minister ma swój fundusz do rozdawnictwa, jakiś tam temu milion, temu dwa, temu pięć, temu willę, temu mieszkanko, to oni w zasadzie, czy oni coś jeszcze robią? Myślą. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, oczywisty i banalny. No trwa targanie sukna czerwonego, tak? To znaczy ktoś policzył, że pan Rydzyk dostał 400 milionów przez ostatnie lata. No to znaczy, że każdy chce tyle wziąć. I spieszą się chłopcy. Ja mam nadzieję taką, że w opozycji, która jakby się nie kłóciła, jakby się nie dzieliła, zobaczycie, PiS się wywróci, zdechnie jesienią, zobaczycie. Niezależnie od tego, czy opozycja... To mam nadzieję, że ktoś pracuje nad tym, żeby szybko przeprowadzić parę spraw, naprawdę. To znaczy, to jest właściwie... Ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz, Marcin, ważną powiedzieć, bo dzisiaj jest naprawdę smutny dzień ze względu na śmierć chłopaka i na coś, co trwa, proszę Państwa, na ten odebranie tego dziecka. To są Kaczyński kłamiący, ten Fogiel kradnący i inni kręcący. To jest jedna z połączeń. Natomiast krzywda, którą robi się pojedynczym osobom,
jest niezwykła. Znaczy, naprawdę dziewczyna, która ginie z powodu ustawy antyaborcyjnej w szpitalu. Adamowicz, przepraszam, nie mówiliśmy o tym, policja strzelała do chorego psychicznie w Poznaniu na ulicy. Na marginesie 17 razy, tylko 5 razy trafili. To też świadczy o polskiej policji. Ale do człowieka, który był ewidentnie chory, strzelano z ostrej broni. Przedtem zamordowano na komisariacie młodego chłopaka. Ludzie krzywdzą pojedynczych ludzi, nie ogólnie państwo, bo tak sobie każdy mówi, a 400 milionów wziął Rydzyk. Nie wiem, jak 400 milionów wygląda, ile to ma zer, czy to się mieści w mojej szafie. Nie. Ale zabijają pojedynczych ludzi. Pałkami teleskopowymi bili kobiety na manifestacji konkretne. Jak nie będziemy przyzwoici w tych sprawach, no to naprawdę sami sobie będziemy odpowiadać na to, gdzie nasze dzieci będą mieszkać. No, nasze dzieci, jeszcze my, trochę nam zostało na tym, tym łez-padole. No, miejmy nadzieję. Także. Natomiast to, co na pewno my we dwóch, jakkolwiek Witek jest zwolennikiem demokracji krakowskiej, ja bardziej warszawskiej, ale obaj będziemy powtarzać. My trójlojalizm, a wy ugodowość. Proszę Państwa, sami sobie to robimy. Zawsze będę to powtarzał. Sami sobie to robimy. Możemy opowiadać różne rzeczy o ordynacjach, możemy opowiadać o nierównościach, no ale prawda jest taka, że na koniec dnia to my wskazujemy, kto ma w Polsce rządzić. I my oczywiście zawsze możemy pokłócić się między sobą, przyjść i opowiedzieć, że ten program jest najgorszy na świecie, albo jakiś inny program jest najgorszy na świecie. A ja Państwu powiem, jeżeli my sobie nie będziemy zdawać sprawy z tego, że najgorszym programem na świecie jest program TVP Info i jeżeli nie zagłosujemy przeciwko temu, żeby ci pracownicy telewizji, radia i innych mediów pisowskich niszczyli ludzi, doprowadzali do śmierci ludzi, tak jak w przypadku Adamowicza, doprowadzali do śmierci tego młodego człowieka, który nie podołał presji i nikt z nas pewnie w którymś momencie nie podoła pewnej presji, jaka może być wywołana przez tych podłych, niemoralnych ludzi. To my musimy zagłosować, żeby oni zniknęli. Oni sami nie znikną, ani też żadna cudowna siła nie spowoduje, że raptem nam ich ktoś, jakiś mityczny Biden, czy inny Scholz, czy inna Merkel, oni nam ich nie zabiorą. My sobie musimy wywalczyć prawo do tego, żeby to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy na początku programu, żeby to wszystko zniknęło. Proszę Państwa, nie będziemy mieć nigdy władzy idealnej. Nikt z nas nie będzie miał władzy dokładnie takiej, jakiej marzy. Nawet jak my sobie siedzimy z moim przyjacielem Beresiem, z którym się zgadzamy prawie stuprocentowo, to w którymś momencie się pokłócimy o tą władzę, jak ona ma wyglądać, ale to nie o to chodzi. Proszę Państwa, nie będzie władzy idealnej, władzy takiej, co się najbardziej podoba Celińskiemu, czy najbardziej podoba Beresiowi, jest szczytem marzeń jednego, drugiego czy trzeciego, bo mamy różne marzenia, mamy różne wyobrażenia. Natomiast myślę, że to, co nas łączy, to jest wyobrażenie tego, że władza musi być dla Polek i Polaków, władza musi być dla obywatelek i obywateli, i władza nie może zajmować się nieustannym szczuciem, konfliktowaniem i nie może wykorzystywać wszelkich narzędzi do tego, żeby niszczyć obywatelki i obywateli. I władza, która sięga po takie narzędzia jak medialne szczucie na pokrzywdzone dzieci, jak odbieranie dzieci komuś de facto za to, że jest aktywistą przeciwko władzy, to jest
władza niegodna tego kraju. My musimy to zrozumieć. I jest mi wszystko jedno. W takich przypadkach powiem Państwu, że jest mi wszystko jedno. Czy następni będą konserwatywni, socjaliści, liberałowie, czy reptilianie, byle to były takie świnie, jak są teraz. Ja nawet bym powiedział, już takich dużych oczekiwań jak ty nie mam, żeby władza była dla obywateli. Ja bym chciał, żeby władza w końcu przestała być przeciwko obywatelom. To jest bardzo istotne. Ta władza jest przeciwko obywatelom, pod każdą postacią. I jeszcze jedno, bo tu się nawet taki głos pojawił, wybory nie będą równe. Jest to, co chwilę słyszymy, no przegramy te wybory źle. Proszę Państwa, że to, że wybory można sfałszować w jakimś procencie, to Marcin zresztą kiedyś zrobił piękny wykład. Tak, to jest do zrobienia. Ale ja wam gwarantuję, wystarczyłoby, żeby na miesiąc przed wyborami okazało się, że przewaga łączna partii opozycyjnych nad rządzącymi jest powiedzmy 60 do 40. Ja wam gwarantuję, że tego się nie da przekręcić. Dlatego absolutnie, jak jest ciężko, nie mówcie, że jest ciężko w związku z tym, umywam ręce, o bo co my zrobimy. Nie, odwrotnie. Musimy im skopać 4 litery. Nie wygrać, musimy skopać. Jeżeli tak się stanie, że będzie duża przewaga, tego się nie da oszukać. Tego i na to jest cały czas możliwość. Pod warunkiem, że przepraszam, będziemy pamiętać, że warto być przyzwoitym. I pamiętajcie Państwo, a niektórzy to nawet pamiętają, jeżeli są na tyle wiekowi jak my, że bywały wybory, w których naprawdę władza miała wszystko w ręku. Telewizję, radio, komisje wyborcze i potrafiła je przegrać. I to jest, proszę Państwa, zadanie dla nas. Wygrać te wybory mimo wszystko. Tak, wybory nie będą równe. Jeżeli się dowiadujemy, że szef sztabu senacki, szef sztabu... Byli inwigilowani Pegasusem. No to tu już nie ma równości wyborów. Nie ma równości wyborów, ponieważ nikt nie ma takich pieniędzy jak PiS, nikt nie ma takich pieniędzy jak Kościół katolicki, który będzie de facto pasem transmisyjnym i kolejnym medium promującym PiS, tak jak jest od lat. Ale mimo tego wszystkiego, proszę Państwa, my musimy wygrać. Po pierwsze, dlatego, że mamy rację. Mamy rację mówiąc w tym, że władza nie może prześladować obywateli. Nie może. I ktokolwiek tej władzy nie zastąpi, musi o tym pamiętać i tego kogokolwiek trzeba wybrać, żeby ta władza tych złych, zdemoralizowanych, złych do szpiku kości, ludzi skończyła się i żebyśmy przystąpili do odbudowy kraju, pamiętając cały czas o tym, kto ten kraj od 2015 roku rujnował. Witek, nie całkiem staraliśmy się być trochę weseli, ale nie całkiem nam to wychodziło, ale faktycznie tydzień nas usprawiedliwia, to tu nie było żartów, Dziękujemy Państwu pięknie. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Witold Bereś z Krakowa, Marcin Celiński z Warszawy. Producentem programu była Gnodar, realizowała go Iza, a my Państwa zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.